Dzień dobry, rozmawiam z Jerzym Langierem, wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność. Panie przewodniczący, dlaczego rząd nie chce ze związkowcami rozmawiać? Dlaczego się chowa w Sejmie? Nie jest naszą nowiną, dla nas nowiną, że premiera Tuska nie ma w momencie, kiedy przychodzimy tutaj manifestować swoje niezadowolenie z takich czy innych działań rządu, czy takich czy innych działań koalicji rządzącej w parlamencie. W komisji trójstronnej owszem się spotykamy, ale tam się spotykamy pod przewodnictwem premiera Pawlaka, natomiast premier Tusk unika kontaktu z Solidarnością, z wyjątkiem tego, którego byliśmy świadkiem. W czasie odczytości czy stulecia, kiedy przyjechał do Państwa, jako gość obrażał członków Solidarności i gości Solidarności w czasie wyjazdu delegatów Europejskiego, który miał pamiętnik te wydarzenia sprzed 30 lat. Mnie się przypominają takie chwile z Solidarności, początki Solidarności, gdzie właściwie widziałem barierki. Wczoraj byłem na manifestacji kolejarzy, okazało się, że całkowicie pacyfistyczna manifestacja wszystkich związków kolejarzy, a tu się okazuje, że ogromne siły policji nagrywające, filmujące tych manifestacji, to mnie naraża niepokojem taka sytuacja. Znaczy ja tak niekoniecznie określę, prawda, ponieważ tak, no, policja ma zadanie, prawda, również chronić obiekty rządowe. No, w czasie naszej manifestacji bywało różnie i wiemy z doświadczenia, że było czasami gorąco, prawda, były palenie opon, były środki pirotechniczne, które zagrażały zdrowiu nie tylko, prawda, tym policjantom, ale również uczestnikom. Tym razem udało nam się zorganizować pokojową manifestację, która w ramach Europejskiego Dnia Akcji, bo to nie tylko w Polsce, gdzie się odbywały te manifestacje, zademonstrować niezadowolenie z tego, co prowadzi w tej chwili rząd. Chodzi o cięcia budżetowe, zamrożanie płac budżetu, prawda, zagrożenie dla lasów państwowych, ale również że akurat te wszystkie oszczędności będą się kumulować na tych najbiedniejszych, najsłabszych, prawda? W związku z tym w naszej petycji zwracaliśmy uwagę, prawda, że 9 na 10 polskich rodzin wielodzietnych nie jest w stanie utrzymać swojej rodziny na poziomie minimum tego socjalnego, prawda, że jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci, jeżeli chodzi o niekompleksowe formy zatrudnienia, prawda. Wyprzedziliśmy już te kraje, które w Europie, które kiedyś liderowały. Dzisiaj Polska jest niektórym liderem. Po klapie prywatyzacji stoczni, właściwie to skandalu, jakim było wprowadzenie na obszar Unii Europejskiej przez obywatela obcego państwa środków niewiadomego pochodzenia na zakup tych stoczni, właściwie mamy kolejne wysprzedaże majątku narodowego, likwidacji zatrudnienia. Czy będziemy jeszcze we własnym kraju Polakami? Będziemy mieć prawo do zrzeszania się, do funkcjonowania? Tam są demonstracje, żeby właśnie zapoczątkować wszystkie takie formy, które stwarzają zagrożenie. A zarazem chcieliśmy pokazać, że w Solidarności również są młodzi ludzie, Polacy, którzy się zrzeszają w Solidarności w celu obrony swojej godności, swoich praw, które niewątpliwie mamy. I od tego, jak się będziemy zachowywać jako Polacy, to zależy los naszych rodzin, naszych dzieci, a być może nawet innych. Czy premier ma zaburzenia percepcji, że nie zdaje sobie sprawy, że ludzie na co dzień nie manifestują? Znaczy, mi się wydaje, że premier przyjął taką koncepcję, że sobie łażą. Mamy dobre notowania w sondażach. Koncentrujemy się na tych PR-owskich działaniach i dopóki nam te sondaże gwarantują zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, niech sobie pani Baruchy ławę po ulicach. Czyli przypomina mi się ta historia, że władza się zawsze wyżywi. Tak to można nazwać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.